Panie komendancie, dowódca uroczystości komisarz Filde melduje gotowość do uroczystego rozpoczęcia drugich ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. Pododdziały baczność, pododdziały spocz. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa gościć w murach Szkoły Policji w Słupsku. Cieszę się, że udało nam się doprowadzić do szczęśliwego finału tych zawodów w tym roku. Mam nadzieję, że tak jak dwa lata temu będziecie Państwo rywalizować ze sobą przede wszystkim w duchu fair play, ale chciałbym też, aby te zawody, tak jak dwa lata temu, były przede wszystkim częścią integracyjną, integrującą środowisko policyjne, środowisko policjantów, którzy na co dzień wykonują bardzo specyficzne obowiązki służbowe. Jesteście Państwo tymi policjantami, którzy bardzo często i wyjątkowo, jak mało którzy policjanci realizujący zadania w innych komórkach, jesteście skazani na współpracę ze sobą. Bardzo częste wyjazdy, bardzo częste zabezpieczenia, w których wspólnie uczestniczycie, myślę, że są też okazją do tego, żebyście się poznali, ale na pewno nie taką, jaką teraz tworzymy dla Państwa podczas tego turnieju. Chciałbym, żebyście traktowali ten turniej przede wszystkim właśnie jako ten element Y integracji, zabawy, ale oczywiście i przede wszystkim jako element doskonalenia zawodowego. Ten turniej jest turniejem szczególnym ze względu na Wasze uczestnictwo w nim, ale też turniejem szczególnym, co podkreślałem wczoraj na odprawie z dowódcami. To po pierwsze rywalizacja i tutaj trzymam za wszystkich kciuki. Życzę każdemu z Was, żeby poznał smak zwycięstwa. Natomiast też musimy pamiętać, że oprócz integracji to nasze wielkie święto. Taki był zamysł od samego początku, już dwa lata temu, aby te zawody oddziałów prewencji, samodzielnych pododdziałów były dla nas świętem. I oczywiście ten dzień ostatni, kiedy będziemy mogli, niektórzy przynajmniej, cieszyć się zwycięstwem, inni będą mogli cieszyć się satysfakcją z tego, co zrobili, że walczyli jak najlepiej tylko potrafili, jak najsilniej. To, żeby te wszystkie dni, nie tylko ten ostatni, były naszym jednym wielkim świętem policjantów i policjantów oddziałów samodzielnych pododdziałów prewencji. Życzę wszystkim dużo szczęścia, dużo wysiłku i zajęcia w najlepszych miejscach. Dziękuję bardzo.